Za dużo walki, a za mało poddania. Za dużo walki, a za mało poddania. Tak już wiecie, oczywiście, bo nie powiem wam na pewno nic nowego, ale złapcie objawienie. Wielu chrześcijan bądź ludzi za dużo w życiu walczy. Walczymy o przełom finansowy, walczymy o małżonków, walczymy o zdrowie, walczymy z diabłem w modlitwach, walczymy jak w wrestlerzy. Akurat zacząłem, proszę, idealnie. Więc walczymy, rozumiesz? Walczymy z Bogiem, jak Jakub. Ja przez 4 do 6 lat mojego życia walczyłem. Walczyłem o przełomy. Walczyłem o to, żeby się nie martwić. I wiecie, co się stało? Umarła ze mnie chęć walki. Doszedłem do takiego momentu, że walczyłem o obietnice Boże. Walczyłem o moje życie. Walczyłem o moją byłą żonę. O co ja tam jeszcze nie walczyłem. Rozbiłem się o wszystko, o co walczyłem. O wszystko, o co walczyłem w moim życiu, rozbiłem się i to we mnie musiało umrzeć. Z Bogiem życie to nie jest walka. New Age tak uczy. Masz walczyć o swoje. Nie masz walczyć o swoje. Życie z Bogiem w sukcesie to jest życie w poddaniu Bogu. Nie w walce o swoje. W poddaniu Bogu. Jakuba 4,7. Poddaj się Bogu, przeciwstaw się diabłu, a od ciebie ucieknie menda. Diabeł można nazwać to wszystkie twoje okoliczności, przeciwności życia, bo diabeł to nie jest jedna postać, która tam stoi, myrda ogonem, rogami cię straszy. To nie jest diabeł. To będzie taki byt wrzucony do piekła i związany. Ale ten diabeł ma to jest mafiozo, to jest guru mafii czeczeńskiej. I ta mafia ma swoich zarządców. I ci zarządcy mają demoniczki. I te demoniczki nas ludzi nękają. Mnie nie, więc ludzi nękają. Okej? I ludzie walczą z demonami, z mafią. Dzieci, halo, spokój. Z mafią. Nie walczysz z diabłem, więc diabeł, to co ja określam jako słowo diabeł, to nie jest jeden byt, Lucyfer. Ludzie myślą, że mają demona Lucyfera. Ja mówię, ty się stuknij w głowę. Myślisz, że Lucyfer by chciał w tobie zamieszkać? Kim ty myślisz, że jesteś, że Lucyfer do ciebie sam przyjdzie? On wyśle demoniczki. On nie mieszka w ludziach. Za mocny jest, bo to jest archanioł, który był tam archaniołem, tak? Tak jak Gabriel i inne. I kilka innych wymienionych w Biblii. I on był równy z nimi. I dlatego żaden anioł nie waży się do niego obelg powiedzieć. Bo są na równym poziomie. Ale ty masz w sobie Boga. A Bóg nie jest na równym poziomie z diabłem. Dla Boga diabeł to mucha. To nikt i nic. Rozumiecie? W wartości siły nigdy nie było walki Bóg versus diabeł. Tam, wiesz, się mocują, na te obrazki są takie, nie, Jezus tam z diabłem się mocują. Gdzie tam się diabeł z Bogiem mocuje? Chłopie, z aniołami to jeszcze bym powiedział, że tak. A w tobie, jeśli jesteś wierzący, mieszka Bóg. Więc jakie mocowanie w życiu? Z kim ty się tam mocujesz? A zatem, żeby dobrze w życiu było, musisz mieć... Potrzebujesz zrezygnować z walki. Poddaj się Bogu. Przeciwstaw się diabłu, a ucieknie od ciebie. Tam nie ma napisane chyba, tam nie ma napisane być może i tam nie ma napisane, że będziesz z nim wojował, walczył i jakieś rzeczy różne robił. Pierwszy punkt, poddaj się. Nie masz walczyć. Masz się poddać. Ja zauważyłem, że to są dwie różne drogi. Walka o przełom, o uzdrowienie, a poddanie się Bogu w aspekcie przyjęcia uzdrowienia. To są dwie różne rzeczy.
Chrześcijanie walczą. Później przeklinają szatana. Pryż, diable! I non stop te same problemy w życiu. A tak szarżują tam w pokoju, przeklinają diabła, demony, po wszystkim jadą, śmieją się z diabła, przeklinają diabła i sami są pod wpływem diabła. Tomek, czemu to nie działa? No bo minąłeś pierwszy punkt. Poddaj się Bogu. Co to znaczy? Musisz się poddać Bogu, dlatego to jest podróż w każdym aspekcie twojego życia. Życia z wiarą, w aspekcie dlaczego traumy przyszły, w aspekcie poniżenia, wywyższenia, w aspekcie wychowywania dzieci, w aspekcie fundamentów wiary, w aspekcie uzdrowienia i można mnożyć aspekty. Zawsze poddanie zaczyna się od nowej świadomości, czyli ty bierzesz świadomość Bożą i uważasz ją za własną. Nowonarodzenie. Filipian 4,8. W końcu bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota, jakaś chwała, o tym tylko myślcie. O czym myślisz? Tu nie jest napisane, myślcie, kochani, o zmartwieniach, że będziesz miał braki finansowe, że ci się nie uda, że masz chorobę. O czym myślisz? Wierzę w Boga, Tomek. Walczę z diabłem, a później chodzi i się martwi. Dlatego, że właśnie tak myślisz, nie masz tego przełomu, bo Biblia mówi tylko o tym myśl. Tylko. Tylko. A nie czy jesteś zwiedziony, czy to kundalini, czy Belzebul. Belzebub. Bub. Bub. Może zjadł bub. Belzebub. Belzebob. Może. Bobka sywalną. Wiecie, ja około 10 lat uwalniałem siebie samego dzięki Bożej mocy, którą w końcu przyjąłem po 10 latach, z lęków przed brakiem finansowym. Wiecie, kiedy w końcu załapałem temat? Kiedy po 10 latach nie przechodziło. Załapałem temat, że dalej się martwię. Załapałem temat, że chociaż cuda się działy i chodziłem już z tymi koszykami, co słyszeliście, te 500 zł przychodziło mi na konto, wiesz, no idę do sklepu, mam zero na koncie, jest córka, jest żona, a ja mam zero na koncie, nie? No idziemy przez wiarę do sklepu, pik, pik, jest, przyszło, wiesz, już żeśmy te zakupy żeśmy pakowali, przyszło. Tylko, że w swoim sercu dalej się bałem. I półtora roku temu złapałem w końcu to i mówię, holender jasny, ja non stop się martwię, tylko już mniej. Ale to jest. Kiedy dochodziło do zera, ja trząsłem się w środku. I mówię, wyrzekam się tego na mocy imienia Jezus. Znikło. Przeszło. I od 2 lat nie boję się o finanse. Czy półtora, czy tam. Wiecie, jakie to jest fajne życie? Wiecie, że ja się o wszystko bałem, to nie tylko finanse. Czy służba mi się nie zawali? Wiecie, bo to lęk, on pokrywa później wszystko twoje. 10 lat! Nie dlatego, że Bóg potrzebował 10 lat na mnie. To ja 10 lat chciałem się martwić, znając prawdy Boże. Nad myślami nie panowałem do końca. I weryfikacja tego jest, kiedy jesteś w kryzysie i co w tobie drży. Jak drży, to właśnie ma ulec zmianie. Nie może nic zadrżeć, bo kto ufa Panu, to nic nie zadrży. Nie ma tam, gdzie wcisnąć. Ja nie mówię, że będziesz miał to od razu. Będziecie progresywnie w tym wzrastać. Ale w końcu doszedłem do tego. Dlatego wasza służba, wasze życie będzie się progresywnie polepszać. Dlaczego? Bo będziecie coraz bardziej odważni i coraz mniej będzie w was zachwiania. To jest to takie chwiejne, to jest. Rozum, czujesz to, nie? Coś się dzieje, jakiś problem jest. Zaraz, no dobra, przełamiesz to i idziesz, nie? Ale było to, ten strzał był. Aż w końcu dojdziesz do granicy, że tego nie będzie, zniknie. Dlatego świat takich nauczań nigdy ci nie da, bo świat nie ma takiej możliwości. Kiedy Mateusz Łakowski był na tym Harvard, coś tam, jakieś tam z Harvardu, szkolenia, gdzie byli właściciele Orlenu i tak dalej. Oni mieli jedną cechę wspólną. Wszyscy srali w gacie. Wszyscy się bali, a im większe majątki, tym więcej srania w gacie. Bo jak masz trochę majątku,
to trochę strasz w gacie. A jak masz dużo, to wiesz, że jak jeden błąd źle zrobisz, to jest koniec. I twoja opinia pada, i wszystko pada, i miliardy, na które tak żeś ciężko pracował także. I z tym lękiem tak żyją. Nie chcij tego. To jest trudne. Kiedy ja się przeprowadzałem tutaj do Gdańska z żoną, to też było we mnie drżenie jeszcze. Czy damy radę? Tylko że to doprowadziło mnie do momentu, bo żeśmy dali radę i Bóg się okazał jak zwykle w ogóle wierny, nie? Wiesz, co się okazało, że tak, jednak, panie! I zauważyliście to u siebie też? Martwicie się o coś, a później, no tak, no wyszło, ale po co? I w ogóle, po co to było? I dlatego Bóg będzie to poszerzał, zauważyliście to? Od małych zmartwień demolujemy je i później idziemy do coraz większych wyzwań. Zauważyliście to? I jak to weźmiecie, się ogarniecie, to będziecie szło, to będzie szło. I po tej właśnie ta przeprowadzka, wiecie co mi dało? Tam jeszcze drgnęło, bo tam było mocne tąpnięcie. Później pół wspólnoty się rozpieprzyło i tu mikro drgnęło. To było mikro już. Tu już wiedziałem, ale wiecie co jeszcze tam drgnęło? Bo najwięksi finansjerzy wspólnoty odeszli. Ale żona mnie wtedy wypionowała. Powiedziała: Tomek, no bo wiecie, to się łatwo słucha rzeczy, nie? Kiedy pracujesz tylko w pracy duszpasterskiej, masz jakiś tam przychód i nagle 70% odchodzi w jednym momencie, a ty masz te same wydatki. Co robisz? Wiesz, to się łatwo słucha, nie? I ja mówię, we mnie drgnęło wtedy. I to było ostatnie, kiedy ja pamiętam, że coś we mnie drgnęło w aspekcie finansowym. I mnie od tego właśnie uzdrowiła moja żona. Oczywiście Duch Święty, ale moja żona. Powiedziała mi: Tomek, kto przyprowadził finansjerów do wspólnoty? Proste pytanie. Ja mówię: no Bóg. No to o co ci chodzi? A ja mówię: no faktycznie. To Bóg przyprowadzi innych. Alleluja. Albo Bóg da inne metody rozwoju. Alleluja. I nagle idę do kościoła. Radek, co tam robisz? Chodź, ci pomogę. I znalazło się rozwiązanie na tamten sezon. Rozumiecie? Przejście w ten sam dzień. Bo wtedy była potrzeba nagłego zastrzyku. Teraz już jest zupełnie inaczej. Od wtedy nie mam drżeni. Bo doprowadziłem swoją duszę do końca zmartwień o finanse. I to jest tylko jeden przedział. Patrz, jakie życie jest bujne. I w każdym aspekcie potrzebujesz się poddać Bogu. Dlatego wasz rozwój będzie stopniowy i na spokojnie za to wejście. Ale ważne, żebyście tak jak dzisiaj, bo to się fajnie zgadza, a to tylko lekkie zmartwienie. Nie! Nie. Biblia mówi: myśl wyłącznie o tym, co prawdziwe, uczciwe, sprawiedliwe i tak dalej. Tu jest napisane tak w oryginale: myśl o tym, co prawda myśli. Myśl tak, jak myśli prawda. Tak jest napisane w oryginale. Myśl tak, jak myśli prawda. Jezus powiedział: ja jestem prawda. Jezus powiedział: kto mnie kocha, będzie słuchał moich nauk. Myśl tak, jak mówi nauka Jezusa. A nie jak ja. Ostatnio, nie wiem, czy czytaliście posta na moim fanpage'u, dodałem: chrześcijanin nie może mieć własnego zdania. Jak chrześcijanin ma własne zdanie, to jest od demonów. Mam swoje zdanie. Bo napisałem temat o ekumenii, że ekumenia jest od diabła i dałem na to cytaty. Czyli ekumenia to jest te wspólne tam mieszanie się katolicy, protestanci, wszyscy, aleluja i fajnie, bo wielbimy jednego Pana. A ja mówię: nie wielbimy jednego Pana, bo Pan to nauka, tu jest inna nauka, tam jest inna nauka, to nie ten sam Pan. Ja mam inne zdanie. A ja mówię: błądzisz. Czyli jesteś niewierząca. Oczywiście wyznacie Chrystusa, więc masz mieć swoje zdanie w Chrystusie, które jest zgodne z prawdą. Ja tu mówię, że nie możesz mieć swojego zdania o tym starym, egocentrycznym zdaniu. No bo ja taka jestem, bo ja się nie nadaję. Jak zlikwidujemy depresję, jeśli wierzysz, że się nie nadajesz? Jak zlikwidujemy potępienie, jeśli wierzysz, że masz być potępiona? Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc musisz te zdanie poniżyć na rzecz prawdy. I dlatego Biblia mówi, list do Filipian: w końcu, bracia, myślcie wyłącznie tylko o tym, co mówi prawda, a nie o tym, co mówi do was diabeł.
Jak diabeł mówi, się go nie słucha. Myśli się o tym, co prawda. Dalej. Myślcie wyłącznie o tym, co jest uczciwe. Tam chodzi o uczciwość, o coś godnego honoru. Myślcie o tym, co sprawiedliwe. Tam jest użyte niewinne, święte. Myślcie o tym, co czyste. Myślcie o tym, co miłe, a tam jest miłujące, nieodrzucające. Myślcie o tym, co jest jakąś chwałą. Tam jest oryginalnie napisane dobrego polecenia, dobrej sławy, dobrej reputacji. Biblia jasno określa, jak mamy myśleć. Jak myślisz? Naprawdę, jak myślisz? Nie ma potępienia w Chrystusie, stoi przed lustrem, ale jestem bez niej. Przypowieści 3. Stary Testament. Ufaj Panu z całego serca swego i nie polegaj na własnym rozumie. Zważaj na Niego we wszystkich Twoich drogach, a On będzie prostować Twoje ścieżki. Ludzie tutaj myślą, że będą się modlić, będą mówili: Jezu, ufam Tobie, i Bóg nagle wyprostuje ich ścieżki. Ale słuchajcie dalej, co tu jest napisane. Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się Pana i odstąp od zła. Strzeż prawdziwej mądrości i roztropności, słuchajcie tego, a one, prawdziwa mądrość i prawdziwa roztropność, będą życiem dla Twojej duszy, ozdobą dla Twojej szyi i słuchajcie, wtedy będziesz bezpiecznie chodził, wtedy Twoja noga się nie potknie, wtedy, gdy się położysz, nie będziesz się bał, wtedy, gdy zaśniesz, będziesz miał sen przyjemny, wtedy nie będziesz się bał strachu, wtedy nie będziesz się bał spustoszenia niegodziwych i na Ciebie one nie przyjdzie, bowiem zaufałeś Panu. Wtedy, kiedy zapanujesz nad myślami. Roztropność to jest bycie roztropnym, tak? Mądrość i roztropność. Mądrość to jest zastosowanie prawdy Bożej w praktyce. Kiedy będziesz stosował prawdy Boże w praktyce i będziesz człowiekiem nierychłym do gniewu, bo roztropny to jest ten, co nie tylko czuje na diabła, tak, ale wiecie, nierychłym do gniewu. Wtedy będziesz. Już Stary Testament o tym mówi. A ludzie wydzierają to i mówią: no zaufaj Panu i On cię będzie prostować ścieżki. I ludzie sobie naprawdę myślą, że kiedy oni oddadzą życie Jezusowi, nagle się im życie poukłada. Tutaj tak nie jest napisane. Dopiero kiedy będziesz mądry i roztropny, to będzie ciebie budować. Od Starego Testamentu poprzez Nowy jest napisane, że zmiana twojej głowy jest głównym kluczem do twojego sukcesu. A nie to, że ty ufam Panu, modlę się, ufam Panu, dzisiaj zdrowaś Mario, pięć ojcze nasz, ufam Panu, a później myślę: o Boże, co się dzieje, o nie, nie dam rady, jestem beznadziejny, nic nie umiem. Stój! I ludzie właśnie z tym walczą. Precz szatanie, odejdź ode mnie diable. Ty masz się po prostu poddać. Wiesz, czemu masz się poddać? Że wszystko ci wyjdzie. Że możesz to zrobić. Że Bóg jest ze mną, więc na pewno mi się uda. Że zawsze jestem niezwyciężony. Rozumiecie? Kiedy poddajesz się pod te prawdy, zaczynasz płynąć. A kiedy walczysz z diabłem, zaczyna być trudno. Bo żeś sobie wroga wybrał, który był pokonany. Chrześcijanin nie ma walczyć z diabłem. Zaprzestańcie walki z diabłem. Zaprzestańcie walki o przełom, o siebie samych i o uzdrowienie. Poddawajcie się Bogu, zmieńcie trajektoria lotu. Jest napisane: miłość usuwa lęk. To nie to, że ty będziesz dłubał teraz w tym lęku. Gdzie, czemu się boję? Miłość, masz dłubać w miłości Bożej, niezwykłej. Nie, LGBT. Nie takiej miłości. Prawdziwej Bożej miłości. Masz zgłębiać głębiny Boga i wtedy naturalnie będziesz wyzbyty lęku, bo w Bogu nie ma lęku. Wtedy naturalnie zmienisz palicę i będziesz myślał tak jak Bóg. Masz myśleć jak Bóg. Jak myślisz? Twoje myśli mają być myślami Boga. Dlatego Paweł napisał: wy jesteście myśli Chrystusowej. List do Koryntian. Zauważyliście to? I wtedy sukces musi być udziałem. Nie być może. Musi. Tego coaching ci nawet nie da. Pozytywne myślenie tu się kończy. Bo oni Boga nie mają. Oni se wmawiają głupoty. Demony przychodzą i ich żrą. Ty masz Boga. Ale zasada jest ta sama.
musisz afirmować. Co do zasady, to jest to samo. Źródło jest inne. Tam jest Kundalbury, Kundalini, a tu jest Duch Święty. I tam się afirmuje i tu, tylko tu jest inna moc. Moc jest na prawdzie. Więc ja zamiast walczyć o finanse, walczyć o to, że się nadaje, żeby uzdrawiać chorych, poddałem się Bożej prawdzie, który Bóg o mnie powiedział, że On o mnie zadba, który Bóg o mnie powiedział, że On przyśle mi ludzi i da mi okoliczności, który mi powiedział, że mogę, a zatem sobie odpocząłem. Słuchaj, dlatego jest napisane, pokój mój wam daję. Jak tylko zaczniesz ufać Bogu w Jego prawidła, wstępuje na ciebie Boży pokój. A nawet więcej powiem, po prostu wychodzi z ciebie, bo on jest już w tobie, tak? Już wstąpił, więc on sobie tam siedzi, tylko on się uwypukla, wychodzi z ciebie, jak ty zaczynasz ufać. A jak ty zaczynasz znowu walczyć, to zauważ, co się dzieje w twoim życiu. Sam zauważ, nie emanujesz już tą energią. Ale jak tylko chodzisz w zaufaniu do Boga, bo znasz prawidła, robisz fundamenty, robisz nauczania, poddajesz się temu, nagle jakoś tak płynie to życie. I to jest właśnie, wypadłeś z łaski albo nie wypadłeś z łaski. Kiedy wypadasz z łaski, to zaczynasz myśleć o głupotach. Wtedy zaczynasz polegać na własnych przedchrystusowych siłach. Nie mówię o nowym stworzeniu. Na egocentryzmie znowu zaczynasz polegać i zaczynasz się forsować i wtedy zaczynasz przeklinać diabła i zaczynasz się męczyć. To wychodzi w kryzysach twojego życia. Kryzys nie jest po to, by cię zniszczyć. Wiesz, dlaczego przed kryzys do twojego życia? Bo twoja dusza wierzyła w dany sposób, przyciągnęła kryzys. I teraz ty w tym kryzysie musisz zweryfikować, czego kryzys się ten dotyczy, zobaczyć choroba, finanse, związki i ten temat dłubać w prawdzie. Co Bóg mówi na temat chorób, związków i finansów? I tak mocno dłubać, aż ci przejdzie. Czyli nie dłubiesz w diagnozie, tylko ty już zdiagnozowałeś, bo to czuć. No przed kryzys przecież widzisz. Widzisz, co pieprzło przed chwilą. To wiesz, co dłubiesz? Co Bóg mówi w odwrotnym temacie. Amen? Ja tak robiłem. Na przykład bałem się o te finanse, to nagle sukces, Artur Ceroński, finanse i cały, i wertowałem nie jak wyjść z lęku. Nie tak. Tylko wertowałem, kim jestem w Chrystusie, jakie mam zaopatrzenie w Chrystusie, jakie to i mi się głowa przestawiała. Jeżeli coś w twoim życiu jeszcze tąpnie, to znaczy, że tam nie ma prawdy na poziomie serca. Bo pamiętaj, ty w głowie możesz mieć wszystko, ale to kryzys doprowadza, że ty to przeforsowujesz do serca. Wiesz kiedy? Kiedy w kryzysie powiesz, i tak wierzę, i wtedy nagle coś się w tobie przełącza. I to wchodzi ci z głowy do serca, bo wielu ludzi się pyta, tak, jaka jest droga z głowy do serca? To już wam mówię, w kryzysie. Masz głowę, Bóg mówi, okej, jesteś teraz na tyle silny, silna, żeby przejść przez te kryzysy, tylko przejdź je w inny sposób. Więc wchodzisz w kryzys, bo twoja energia serca, tak to nazwę, i tak przyciągnie kryzys, bo serce jeszcze nie wierzy, głowa już ma wiedzę. I w tym kryzysie serce przyciągnęło kryzys, bo taka jest prawda. I w tym kryzysie ty na mocy imienia Jezus łamiesz to i przezwyciężasz teorią, którą masz w głowie, w strachu, którym jesteś, przezwyciężasz to afirmacją, przezwyciężasz to mówieniem do tego, przezwyciężasz to taką chwilową wojną. I tu jest ta wojna. I to pęka i nagle ty zwyciężyłeś. I już później, jak drugi raz coś takiego przychodzi, już nie ma drgania. I wtedy już nigdy nie przyjdzie. Amen? Bo nie ma... Bo kryzysy przyciągane są poprzez drgania serca. Nie poprzez świadomość i wiedzę. Serce jest udowodnione, teraz mogę pomylić się w liczebności, ale setki albo tysiące razy większą energię wysyła serce niż myśli. Fizyka serca to się nazywa. Twoje serce mówi. Nie to, ile ty nauczeń Tomasza Dorożały zrobisz. Oczywiście, jak ty przerobisz je w życiu, to twoje serce już mówi co innego. Rozumiem. Ale samo robienie nauczeń, bo trzeba, dlatego to widzisz, jak to działa, nie? Tak jak Klaudia mówiła na początku, robiła nauczania i w sumie nie wiedziała, o co kaman i w ogóle, a później nagle zechciało jej się i nagle, o, potężne nauki! Co się zmieniło? Serce. Serce. Więc twoje serce mówi. Dlatego zobacz sobie, jak twoje życie wygląda.
Zobacz sobie, na jakim tak realnie poziomie duchowym jesteś. Nie w kwestii powołania. Prorokiem jestem do narodów. Jakim narodom głosisz? W sumie nikomu nie głoszę. No to spokój. Życie swoje zobacz. I z tego pułapu, jak się sam osądzisz sprawiedliwie, możesz wyskoczyć właśnie o poziom wyżej. Poziom wyżej, a nie powołanie apostoł. Ja też tak kiedyś miałem. To też mnie żona z tego wyleczyła. Dzięki ci Bogu za żonę. Na początku mówiłem do mojej żony, spowalniasz mnie. A wiesz, co Bóg powiedział? Tak, tak Bóg zrobił. Tomek, czy ty w ogóle wierzysz, bo słuchajcie, ja musiałem się skonfrontować z jedną rzeczą. Czy ty w ogóle wierzysz, że ja ci dałem tą żonę? A ja mówię, no muszę uwierzyć, bo widocznie nie, jak ją neguję cały czas w sercu. Od duchów Izabel ją na początku wyzywałem, bo miała inne zdanie niż ja. No? Silna kobieta, Izabel, nie będzie jej mówić, ja jestem apostoł, wiem lepiej. Tylko, że w życiu się zdarzały rzeczy, które ona mówiła, a nie ja. Wszystko, co ja mówiłem, pierdut, a wszystko, co ona mówiła, się zdarzało, pomimo tego, że jej nie słuchałem. I tak mówię, to może ona jednak od Boga mówi. Ja mam siłę wykonawczą. Ona jest głos. Wiecie, że wiele kazań to jej, tylko ja je głoszę. Przyznam się wam do czegoś. Jestem ustami mojej żony. Słyszę, co ona tam do mnie mówi. I kiedyś to negowałem, teraz tego słucham i robię z tego kazania. Rozumiecie to? Izabel! Nie, Sandra. Nie Iza. Zostawcie Izę w spokoju. Iza to fajne imię. Izabel, jakby ktoś nie wiedział, to kiedyś był w Starym Testamencie przykład takiej babeczki, która działała pod wpływem demona Jezebel. Stąd nazwa. I ona manipulowała facetami i robili wedle tego, co ona chciała. I są takie kobiety, nie? Takie, wiesz, które tylko kręcą wokół palca. Ale to nie jest to. To są silne takie jednostki, czarujące. Tam jest dużo kłamstw. Tylko na własne egocentryczne pobudki. Więc to jest różnica między silną prorokinią a Izabel. Własne pobudki albo Boże pobudki. Bo techniki te same. Podobne. Okej. Okay. Więc... Tak jak moja żona wypunktowała mnie w tych finansach i powiedziała mi, no kto ci to dał tego człowieka? No Bóg, no to Bóg da. Nie? Pan da, jednak da. Taka prosta prawda, nie? A gdzieś tam człowiek jak zaczął, wiesz, nie? Wiesz jak to jest, masz pracę, masz firmę, o lecą kontrahenci, taki kontrahent, tak, wow, takie, słuchaj, to Bóg daje. Bo się człowiek zasfiksowuje na kontrahentach. I później się zasfiksowuje, a to ten da więcej i nagle się lizodób się robi. Zamiast polegać na Bogu, który daje, to się lizodóbstwo robi. I później się zmienia, kontrahentów się źle wybiera. I później nagle kontrahenci odchodzą, o Boże, odeszli, łapię ich za wszelką cenę, o połowę taniej wam zrobię. Nie, Bóg daje. Wiesz, to jest niby proste, nie? Do źródła. I wiele takich rzeczy właśnie moja żona mi mówiła, wprawd, w które ja mówiłem, ale sam w niej nie wierzyłem. Na przykład w pierwszych etapach naszego, może jeszcze nie małżeństwa, tylko narzeczeństwa, wchodzimy do sklepu, ona sobie bierze co chce. Ja patrzę, masło za 5 zł, a nie za 3,50. Proste rzeczy. A ona do mnie, tak, ale przecież ty mówisz, że wierzysz, a ja dobrze. I wiecie co? I wtedy mnie to zaczęło konfrontować, nie? Ja mówię, ja wyznaję, a nie wierzę do końca, bo mnie serce boli. Boli mnie serce, że bierze masło, 1,5 zł droższe. Praktyka życia się tu kłania. Później myślałem, że mnie spowalnia w życiu, bo mi mówi nie to, nie tam, nie już. I raz w nauczaniu, jak się jej nie słuchałem, mówię, jestem apostołem, to było lata temu, tam wiesz, chyba 6 czy ileś, jestem apostołem, jeżdżę po świecie. W nauczaniu mówię, nie? Moja żona słucha tego nauczania i mówi, dobrze, apostole, po jakim świecie jeździsz, nazwij mi kraje. A ja... Byłem w Indiach, raz wtedy i w Holandii. Ja mówię, to jeździsz po świecie, tak? A ja mówię, dzięki ci Jezus. I widzisz, ja miałem bujną wyobraźnię. I to jest dobre, bo Bóg dał mi wizję apostoła, który jeździ po całym świecie. Amen. Tylko, że ja
Wziąłem to, jakby to było dziś i mówiłem z perspektywy, że to już mam fizycznie. A to jest przeduchawianie się. Bo wiecie, co, do czego mnie to doprowadziło? Do tego, że ja uważałem siebie 6 lat temu za intergalaktycznego apostoła, gdzie apostoł buduje wspólnotę. Ja wtedy dopiero pierwszą zacząłem. I mnie to... wtedy pokuta nie może przyjść na twoje życie. Bo ty już jesteś, wiesz, kto ci będzie co mówił, kogo się będziesz słuchał. Ale kiedy zaczęło mnie życie weryfikować poprzez właśnie słowa żony, także oczywiście inni ludzie, Artur Ceroński w tym był i tak dalej, i okoliczności życia, to zauważyłem, że nie ze mnie taki kozak. Dopiero jedną wspólnotkę wybudowałem, ledwo co tam idzie. Boję się jeszcze o finanse, że do koszyka masło za 5 zł, a nie za 3,50 wtedy, teraz już za 8, to już w ogóle jest inaczej, nie? Sami wiecie, jak robicie zakupy. Zweryfikujcie swoją wiarę, jak robicie zakupy. Naprawdę. My z żoną teraz wydajemy 3000 zł na zakupy miesięcznie. Bo będziemy jedli i koniec. Żaden diabeł nam nie zabierze tego, że ja będę teraz o smalcu żył i o tej, jak to się nazywa, jakiejś tam pasztecie. Bo wierzę. Żeśmy raz wzięli, nie, z Biedronki te 3 koła. Mówię, wow, ale jazda. Nie. To tylko pieniądz. I zweryfikowałem swoje życie. Więc nie po to Bóg dał ci żonę, a żono, nie po to Bóg dał ci męża, żebyście się kłócili nawzajem, ale żebyście korzystali z tego, co macie nawzajem, bo uwierzcie mi, gdyby nie ten twój mąż czy żona, to byście byli w ciemnej dupie. Taka prawda. Bo jakbyście byli powołani do tego, żebyście sami jak Paweł mieli iść przez życie, to byście szli sami jak Paweł. I byście nawet nie chcieli mieć żonę czy męża. Nic byście nie chcieli. A jak macie, to znaczy, że tam jest klucz. Ja znalazłem w końcu. I dlatego służba się poszerza. Przecież kiedyś to ja wszystko robiłem. Grałem na bębnie, śpiewałem, głosiłem, świadectwa głosiłem, ewangelizowałem. Wszystko robiłem. Żona coś chciała zrobić. Nie tak, ja wiem lepiej, większe namaszczenie. I oczywiście miałem na początku rację w tym wszystkim, nie? Bo tak, bo jaki nowicjusz może zacząć z większym namaszczeniem od razu? No nikt, niż ktoś doświadczony. Ale nie dawałem ludziom kiedyś pola do popisu, do rozwoju. Bałem się, kontrolowałem tak jakby nieświadomie rzeczy. A teraz dziękuję Bogu, że Radek tutaj robi pewne rzeczy, tu wy robicie teraz pewne rzeczy, ktoś tam tym się zajmuje tym i ja mam w końcu czas dla siebie, bo ja wtedy nawet czasu nie miałem na życie. Wszystko kontrolowałem. I dużą miarę właśnie znowu miała moja żona, która mówiła mi, nie tak, a ja nie spowolnij mnie, Dobrze, że ona ma taki charakter, bo już wiedział, kogo wybrać, nie? Jakby ona była taką potulną bardziej, to co, to był koniec, nie? Zniszczona, zdeptana, podeptana, zmiażdżona. Co ty, ona stoi, i później życie, a ja. Więc będziecie przechodzić trudności, ale nie walczcie z demonami, z diabłem, z żoną i z mężem. Poddajcie się prawdzie w myśleniu. Przypowieści 16:32. Lepszy jest nieskory... To jest w ogóle coś, co ostatnio we mnie pracuje, więc to powiem wam półteoretycznie. Od razu się przyznaję. Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, to tutaj o emocje chodzi, bo w Starym Testamencie nie wiedzieli tego zdania, to było silny duchem, słaby duchem. To chodziło po prostu o taką siłę, werwę, męstwo, więc emocje. Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swoimi emocjami, jest lepszy niż ten, kto zdobywa całe miasta. Ja mówię, no szok. Tak? Mam panować nad tym gniewem? Nie mam wyrywać szafek. Kiedyś. Lata temu, jak się wkurzyłem na... Nie wiem, czy jeszcze byłaś moją żoną, czy nie, to było 6 ileś lat temu, miałem taką komodę. Na bookshelf to jest, na książki, nie? Taka dziura tam. Apostole, jak tam? Wiecie, to była wtedy ta weryfikacja, nie? Gdzie ja naprawdę jestem w życiu, nie? A co ja myślę o sobie, gdzie jestem? O, weryfikacja. Wielu ludzi tak ma. Przychodzi do mnie i mi mówi... Napomnienie jakieś, a ja mówię, napominają mnie, jak się wypędza demony, nie? Moje pytanie, a ile wypędziłeś demonów? No żadnego, ale... Domena w ogóle ludzi, nie? Często. Teoria. Ja nie wypędziłem, no ale tak Bóg nie działa. Jednego wypędzi, zobacz, jak działa. Nie gadaj mi tutaj.
Tak nie działa, bo dziś słyszałem, że ktoś kiedyś powiedział, że trójciotka dwójka. Lepszy jest ten, który jest nieskory do gniewu niż mocarz. Dla mnie to jest na dzień dzisiejszy jeszcze szok. A kto panuje nad emocjami, jest lepszy niż ten, kto zdobywa całe miasta. Innymi słowy, mogę być wielki w wierze, jeśli miłości nie mam, to jestem cymbał. Tak powiedział to Paweł. To we mnie teraz pracuje, bo czasami cymbał jeszcze jestem. Nie, żono? Tak. Ona wie. Wy nie. Ale przyjdzie czas. Ten temat właśnie biorę na warsztat. Więc podam wam tylko cytat. Nie będę go tłumaczył na razie. I teraz dopiero jak zaczniesz panować nad myślami, dopiero jak zaczniesz panować nad emocjami w tych aspektach, bo to każdy aspekt emocji znowu musisz wziąć wszystko, więc to nie jest ogólne, to dopiero wtedy wychodzi przegnaj diabła ze swojego życia. Poddaj się Bogu, przeciwstaw się diabłu, od ciebie ucieknie. Więc dlatego diabeł panoszy się w twoim życiu albo przeciwności, albo trudy, bo w tym jeszcze się nie poddałeś Bogu, czyli nie zarządziłeś myślami, czyli nie zarządziłeś emocjami i dlatego diabeł się panoszy i przeciwności życia, okej? Chciałbym, żebyście, specjalnie to robię w takim nauczaniu, żebyście wiedzieli, co to znaczy podda się Panu. Bo ludzie po prostu o tym mówią, no podda się Bogu. No ale o co ci chodzi? To już wiesz teraz, o co chodzi. Musisz myśleć jak Bóg i musisz czuć jak Bóg. Czyli jak Bóg się gniewa, ty się gniewasz. Jak Bóg się nie gniewa, ty się nie gniewasz. Bo Jezus także się oczywiście gniewał. Tylko, że ja troszeczkę przestroiłem ten gniew, widzę dzisiaj, że wiecie, bo byłem też poblokowany, bo religia mówiła mi, że w ogóle gniew jest zły. A jak zobaczyłem Jezusa, który wywracał stoły, to raczej nie zrobił tego w balecie. Tylko się wkurzył na nich. A zatem teraz pójdę złotym środkiem. Bo troszeczkę poszedłem w taką, że gniew już teraz na wszelką niesprawiedliwość na żonę. No, na córkę. Gniew! To już nie jest dobre. I w końcu to też zacząłem zauważać, że to się da ociosać. Więc teraz to robimy. I z tego wychodzi zarząd nad diabłem. Diabłem masz zarządzać. Demony mają cię słuchać, a nie masz z nimi walczyć. Dlatego ludzie się dziwią. Jak demony wygoniasz 2 minuty? Ewie, w minutę dwie. Więcej im nie daje. A nie 4 godziny przywiązanie do krzesła i wyjdę, nie wyjdę, wyjdę, nie wyjdę. I gwoździe. Co to jest? Przykład Jezusa Marka 5. Gdy wyszedł z łodzi Jezus, zaraz wybiegł naprzeciw grobowców człowiek mający ducha nieczystego. Mieszkał on w grobowcach i nawet łańcuchami nikt nie mógł go związać. Często bowiem był wiązany, pętany łańcuchami, ale rwał te łańcuchy i kruszył pęta. No czaicie w ogóle? Widzicie taką sytuację? Biegnie gościu na was, rwie pęta. Co robicie? Teoretycznie wszyscy, a w serce tak. I dlatego 12 lat wypędzam demony i wychodzą coraz szybciej. Wiecie dlaczego? Bo na początku wiedza taka, ale serce takie. Dzisiaj już serce nie takie. I dlatego szybko wychodzą, rozumiecie? Teoria, praktyka. Bo to serce przyciąga, tak? I dalej. Zawsze we dnie, we w nocy przebywał w górach i grobowcach. Mega w ogóle. Krzycząc i tłukąc siebie samego kamieniami. Gdy więc zobaczył Jezusa z daleko przybiegł i oddał mu pokłon. Szok. Gościu zdemonizowany. Zobaczył Jezusa. A Radek powiedział, bo Biblia powiedziała, że masz większe rzeczy czynić od Jezusa. Amen. Ewangelia Jana 14. Większe rzeczy będziecie czynić niż ja, bo ja idę do Ojca. Gdy zobaczył ten zdemonizowany człowiek Jezusa, przybiegł i oddał mu pokłon. Wyjdź z niego. Nie! Jak to jest inne. I teraz dalej. A wołając donośnym głosem powiedział, cóż mam z tobą uczynić, Jezusie, Synu Boga? Zaklinam cię, abyś mnie nie dręczył. Pierwsze, co diabeł, czy ten człowiek zdemonizowany czuł przy Jezusie, to udrękę, boli, krzywdzi mnie. Wiesz, im bliżej się zbliżał do Jezusa, tym gorzej się czuł, tym mniejszy się czuł. Oddawał pokłon. Dalej. Powiedział mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Tak Jezus powiedział. Jak ja mówię, wyjdź z niego, to wyjdź z niego, a nie krzyże, sakramenty, biegania.
Nie, no Jezus mówił wyjdź z niego, to ja mówię wyjdź z niego. Jak ci na imię? On odpowiedział, na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Tam jest 1000 chyba demonów. I prosił go, słuchajcie, i prosił go bardzo, aby nie wyganiał go z tej krainy. A pasowało tam, bo były w pobliżu wielkie stado świń i wszystkie te demony prosiły go. Wypędzanie demona Jezus versus wypędzanie demona egzorcyści katolicy. I demony prosiły go. Wyjdź, nie wyjdę, a po ścianach latają. Co to jest? Co to jest, egzorcyści? Co to jest? Gdzie wy jesteście? A pasło się tam w pobliżu wielkie stado świń i wszystkie te demony prosiły go, poślij nas w te świnie, abyśmy mogli w nie wejść. Jezus im pozwolił, słuchaj, pozwolił im. Ty masz pozwalać diabłu coś robić, a nie z nim walczyć. Ile z was jeszcze walczy z diabłem? Ty masz do niego mówić jak do mędy, która ma cię słuchać. Tu idziesz, tu, już, sio, sio kocie. Już, powiedziałem. A nie tam. Jezusa, szatanie, wyjdź. Nie wyjdę, o kurde. Nie wyjdę. Weź. A duchy nieczyste, wyszedłszy z tego człowieka, weszły w świnie. Wtedy stado liczące około 2000, czyli tam były 2000 demonów około, ruszyło pędem, słuchajcie, 2000 demonów za jednym strzałem. Rozumiesz, jaki silny mieszka w tobie Bóg? 2000 demoniczków, a nie mów mi, że demony cię nękają w nocy. Ludzie tu głupoty takie mówią, bo jest właśnie brak poddania Bogu. Ciągle diabeł mnie męczy, torturuje mnie w snach, nie umiem żyć, tak mnie dopina lęk. No dopina cię lęk, bo chcesz się martwić. Słuchaj, lubisz ten lęk, tak ci powiem dzisiaj, bezczelnie. Lubisz się martwić, karmisz się tym, znienawidź to. Bo jak to jest w twojej głowie, to po co, co tam robi? A duchy nieczyste wyszedł świnie i teraz... Ci zaś, którzy paśli świnie, uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i we wsiach. I ludzie przyszli, aby zobaczyć, co się stało. Jezus nie był humanitarny w ogóle. Gościł swoje całe życie, pasł 2000 świń, to była wielka hodowla świń. A Jezus bez żadnego zawahania, i to jeszcze demon się go zapytał, czy może, on powiedział, idź tam. Cały zrujnował mu biznes. No zrujnował farmera. Zrujnował go na rzecz królestwa. Słuchaj, to jest antyhumanizm. Nie możesz być humanitarny, bo nie będziesz mógł słuchać Ducha Świętego, bo będziesz myślał, że człowiekowi coś narobisz. Co z tego? Co z tego? Anioł wyrżnął 30 tysięcy ludzi jednym strzałem raz od Boga. Co z tego? Ja nie mówię, że masz wyniszczać ludzi, tylko humanizm. Zrzutki, pierdutki, pieski, świnki, kotki, zbierajmy. Nie, tam ładujmy, na królestwo, już. Nie mam pieniędzy w króliczki, kotki, srotki, 1000 złotych. Nie mam pieniędzy. A tu nas strzała. Idźcie w świnie. I jeszcze wpadły do wody. Cała farma poszła z dymem. Jezus. Dzień dobry. Innym dachy rozbierali, jak do Jezusa przychodzili. Jezus nie zablokował ich, nie powiedział, o, nie rozbierajcie mu dachu, tyle pieniędzy zapłacił za więźbę. No, don't do this. Jezus powiedział, wielka wasza wiara, halleluja. Oknem wchodźcie, rozbijajcie szyby, halleluja, wielka wasza wiara, przyszliście. Bo oni rozbierali dach, bo nie było miejsca, to musieli dachem. A co ty robisz? No ja nie wiem, czy wypada, bo to ludzi zgorszy. No weź, bo ludzi zgorszy, bo mamy nie gorszyć. No i właśnie, no to Jezus tutaj zgorszył chyba wszystkich tylko jak mógł. To nie tak się interpretuje cytat, że nie masz gorszyć w ogóle. Jest napisane, błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Innymi słowy, ty masz gorszyć ludzi na rzecz królestwa i błogosławiony, kto cię nie zgorszy się, bo ty to robisz na rzecz królestwa. A ty nie masz gorszyć ludzi do grzechu, czyli to jest poza królestwem. To ten sposób gorszenia nie masz robić.
nie wiem, nie spać na kocią łapę, nie wiem, nie być homo, nie wiem, różne rzeczy, co gorszą u ludzi i one są poza prawdą. To tego nie masz robić, bo to gorszy, a nie ogólnie gorszyć. Ogólnie to my non-stop gorszymy. Trzęsawkami, demony wychodzą, krzyczą, piszczą, dzieci upadają. Wszystko gorszy teraz społeczeństwo. To wziąć ten cytat, nie gorsz, no to tak trochę średnio. To w ogóle będę stał już. Ja nie będę nic już robił, bo nawet się pomodlić o nikogo nie mogę, bo tutaj już gorszy. Tak powiedziałem babce z Uwaga TVN. To co, ja mam się nie modlić o ludzi? Masz nie egzorcyzmować, ale ja nie egzorcyzmuję. Ja po prostu kładę rękę. To się samo dzieje. Zamknięcie mnie w więzieniu też się będzie tak działo. Chyba, że w izolatce i będę sam. Wtedy ściany bym się trząsły. Korra, boże, to lurururu. Teraz anioł przyjdzie, drzwi otworzę i pójdę. Przez ścianę wyjdę. Rozumiecie, o co teraz chodzi? Gorszenie świata polega tylko i wyłącznie na tym, którego nie mamy robić, to życie nasze poza prawdą. Związki partnerskie, jak takich nie ma w Biblii. Wszystkie te rzeczy poza fundamentami i to robiąc, my gorszymy świat. I tego mamy nie robić, bo oni mają z nas brać przykład i wzór do naśladowania. A jakim jesteś wzorem, jak chodzisz w depresji? Mówisz o wielkim Bogu i depresja całe życie. No to wzór jak... Świat tak patrzy się, jak ja miał takiego Boga i miał tak wierzyć, jak ja nie chcę, dziękuję. Możesz opowiadać im bajki o Bogu, jakie chcesz, ale jak widzą twoje życie, to mają mieć wzór. A kontrowersją się nie martw. Bóg jest dziwny. Bóg jest naprawdę dziwny. I dlatego właśnie ja dzisiaj przyjmuję z Ducha Świętego to, co na mnie spada. Bo mogłem, jak ktoś widział ten filmik, że się tam trząsłem co lata teraz po internecie i tam wybuchłem, to mogłem to zatrzymać. To nie było tak, że ja to zrobiłem na zasadzie, że ktoś mną owładnął tak, że ja nie mogłem. Ja mogłem to wstrzymać i powiedzieć nie, bo pogorszę ludzi. Ale ja nie chciałem i pozwoliłem Duchowi Świętemu i po prostu już wtedy wybuchło. Więc z poddania Bogu wychodzi zarządzanie diabłem. Dlatego do diabła masz powiedzieć idź, kradłeś mi flotę, to teraz idź, diable, przynieś mi 7 razy więcej do 3 miesięcy. Jeden człowiek w pociągu, taki jakiś dziadek, bardzo humanitarnie wtedy mnie podszedł, to było z 10 czy tam 7 lat temu. Mówi mi, no ma pan 50 zł, bo na bilet nie mam tam, mnie, wiecie, humanizm właśnie, takie, no bo mamy pomagać ludziom i tak wiesz, mi się żal go zrobiło i mu dałem te 5 dych. I on mówi, zaraz panu przyniosę tu, bo ja ten tam gdzieś to. I mnie wykiwał, po prostu zabrał mi 50 zł. A wiecie, ja wtedy miałem, no nie za dużo więcej, nie? Więc dla mnie to nie było tylko 50 zł. I wychodzę z tego pociągu i mówię tak, diable, w imieniu Jezusa, zabrałeś mi 50, oddajesz 500. I przed nim, już nie pamiętam, co się dokładnie stało, ale wiem, że i dostałem tam, chyba jakiś pomysł mi wszedł w pracy i kiedy go wykorzystałem, zarobiłem chyba 2 czy 3 tysiące. Od razu w ten sam, znaczy kilka dni później. Czy chyba wpłynęło do mnie z 3 tysiące złotych. Od razu, poprzez pomysł, który mi przyszedł do głowy. Amen? Masz zarządzać diabłem, a nie walczyć z diabłem. To jest bardzo wielka różnica, ale to działa tylko wtedy, kiedy będziesz poddany Bogu. Więc jeśli to nie działa, to co mówię teraz, to znaczy, że w tych aspektach, w których to nie działa, musisz się poddać Bogu. Najczęściej są to zmartwienia, różne nasze mankamenty myślowe. I masz zarządzać diabłem. A nie chorobą. Chorobo, akysz, akysz, sio. Wiesz, słowa tutaj nie są ważne. Ważne jest twoje serce, nie? Dlatego ludzie się dziwią, że używam dziwnych słów, jak won. No po śląsku ktoś rozumie? Sio, out. To demony, takie słowa padają. To demony rozumiem po polsku i mówię, nie, po łacinie tylko, po aramejsku tylko. To za dużo filmów, żeś się naoglądał. Demony władają człowieka językiem, więc rozumieją w jego języku najczęściej w danego człowieka. Ale tu nie chodzi nawet o to. One rozumieją twoje serce. Więc ty to powiesz do nich, sio, won, akysz, aut, powiesz teraz, to cokolwiek tam powiesz, pójdą. Ale nie masz walczyć z diabłem, masz nim zarządzać. Diabeł, innymi słowy, to twój sługa. Dlatego Jezus powiedział, że szatana masz gdzie? Pod stopami. Sługa. Deptasz. Służysz mi od dzisiaj diable, a nie, że ja będę z tobą walczył. Nie ten poziom.
Ja jestem człowiekiem Bożym, mam w sobie Ducha Świętego, więc ja jestem poziom wyżej. On nie spadł, bo on jest dalej aniołem, on dalej ma moc, on dalej ma zarząd jakiś, on ma, to jest mafiozo, ja to rozumiem. Ale ty się zjednoczyłeś z Bogiem, więc ty wszedłeś poziom wyżej, więc teraz na tym diable stoisz i mówisz, ty mi zarządzać, ty, ja tobą zarządzę i ty mi zrobisz to i pójdziesz tam. Nie tylko aniołami się zarządza. Nie tylko do anioła błogosławieństwa mówisz, żeby przyniósł. Ale do diabła mówisz, żeby przestał kraść, menda społeczna. Przestań mnie w nocy torturować. Odejdź ode mnie. Nie będę już miał paraliżów sennych. Nie, diable. Rozumiesz? I bez walki. Oczywiście myślę i tak czy jak, praktycznie mówiąc, swoje walki i tak przejdziecie. Bo żeby dojść do miejsca, gdzie nie będzie walki, musisz przejść walkę. Ja wam mówię o ostatecznym miejscu, że tam już nie ma walki. Tam sobie chodzisz i sobie diabłem zarządzasz, aniołami sobie zarządzasz, bo jesteś wypełniony Bogiem. A Bóg nie walczy. Ma wywalone. Bóg w ogóle się nie martwi, a ty jesteś jedno. Więc do tego dążymy wszyscy. Kropkę nad i wam powiem, jak kiedyś mnie męczyły demony i dusiły, tak wielu z was już wie, że przyszła do mnie zjawa nocna gdzieś rok temu. Śpię sobie, mam sen, że przychodzi zjawa. I ona wchodzi do mojego pokoju, budzę się i dosłownie wiem, że ona tam jest. Czyli to nie był sen, tylko wizja w nocy, nie? I ona dosłownie przyszła i tam była. Ja otworzyłem moje oczy i mówię, chyba pomyliłeś pokoje. Poszedłem spać. Tyle. Nic nie powiedziałem. Oprócz tego. Się zdziwiła. Zdziwiła się. Ja mówię, no chyba se jaja robisz w ogóle. Co? You talking to me? You talking to me? Nie powiem dalej. Takie macie mieć podejście do demonów. You talking to me? No weź. Siokocie. Tylko, że tu chodzi o postawę serca. Więc jak zobaczysz gościa, który biegnie na ciebie i zrywa łańcuchy, a twoje serce zadrży, to jeszcze tam nie jesteś. Badaj swoje serce. Co się stało, kiedy dzieją się przeciwności? Choroba, braki finansowe, to drży, to jeszcze tam nie jesteś. Zlokalizuj, rób nauczania, poddawaj się prawdzie. Nie grom tyle diabła. Wtedy poddawaj się prawdzie. Amen? Więc to znaczy być pod łaską, a nie pieprzenie, że Bóg za ciebie coś zrobi. I ufaj Panu i samo się stanie. Nic się samo nie stanie. Amen.